Część druga. Kraina Świętych. Rozdział pierwszy. Na wielkich, słonych równinach, w centralnej części ogromnego kontynentu północnoamerykańskiego, rozciąga się sucha, złowroga pustynia, która od wielu lat stanowiła barierę blokującą postęp cywilizacji. Od Sierra Nevada aż po Nebraskę i od rzeki Yellowstone, na północy po Colorado, na południu cała ta kraina jest wielkim, milczącym pustkowiem. Jednakże nie wszędzie w tym ponurym miejscu natura ukazuje to samo oblicze. Są tam straszliwe górskie szczyty, zwieńczone śniegiem i ciemne, posępne doliny. Rwące rzeki toczą swe wody przez postrzępione skaliste kaniony i bezkresne równiny, zimą białe od śniegu, a latem szare od słonego pyłu. Niemniej wszystkie te ziemie są tak samo jałowe, niegościnne i nieprzyjazne człowiekowi. W tej nieprzyjaznej krainie nie ma stałych mieszkańców. Od czasu do czasu przejeżdża tamtędy grupka ponysów lub czarnych stóp w drodze na swe łowiska położone po drugiej stronie. Jednak nawet najtwardsi i najdzielniejsi wojownicy z ulgą opuszczają te napawające grozą równiny, gdy wjeżdżają na znane sobie prerie. Kojoty skradają się wśród zarośli, myszołów ciężko trzepocze skrzydłami w przestworzach, niezdarny gryzli porusza się cicho ciemnymi wąwozami, próbując znaleźć jakieś pożywienie wśród skał. To jedyne z mieszkańców tych dzikich pustkowi. Na całym świecie nie ma bardziej posępnego widoku niż ten, który rozciąga się z północnego stoku Sierra Blanco. Jak okiem sięgnąć, ciągną się we wszystkich kierunkach wielkie, płaskie, pokryte słonym pyłem równiny, gdzie niegdzie tylko porośnięte kępami karłowatych, kolczastych krzewów. Na linii horyzontu wznosi się długi łańcuch górski o postrzępionych, pokrytych połaciami śniegu szczytach. Na tych rozległych terenach nie ma śladu życia ani czegokolwiek, co wskazywałoby na jego obecność. Żaden ptak nie szybuje po stalowo-niebieskim niebie, nic nie porusza się na szarej, jałowej ziemi. Panuje tu absolutna cisza. Nawet gdyby wytężyć słuch, najcichszy dźwięk nie dobiegłby z tego bezkresnego pustkowia. Nic, tylko cisza, całkowita i przepełniająca serce lękiem. Powiedziano już, że na tych rozległych równinach nie ma nic, co wskazywałoby na obecność życia. To nie do końca prawda. Patrząc ze zbocza Sierra Blanco, ujrzymy ścieżkę biegnącą przez pustynię, wijącą się i niknącą gdzieś w dali. Jest poznaczona kolejnami wąwozów i wydeptana stopami wielu żądnych przygód śmiałków, gdzie niegdzie coś bieli się w słońcu, przerywając monotonię szarego, pokrytego alkalicznymi okruchami terenu. Po zbliżeniu się widać, że są to kości. Niektóre są grube i potężne, inne mniejsze i delikatniejsze. Te pierwsze to kości wołów, te drugie ludzkie. Na odległość 1500 mil można prześledzić upiorny szlak karawan oznakowany takimi wiechami, porozrzucanymi szczątkami tych, którzy padli po drodze. 4 maja 1847 roku przyglądał się z góry tej scenerii samotny wędrowiec. Wyglądał tak, że można by go uznać za ducha lub demona rezydującego w tym miejscu. Obserwatorowi trudno byłoby określić, czy bliżej mu do 40, czy do 60. Twarz miał chudą i wyniszczoną, a brązowa, wyschnięta jak pergamin skóra, napięta była na wystających kościach. Jego długie, ciemne włosy i broda naznaczone były siwizną. Zapadnięte oczy płonęły nienaturalnym blaskiem, a ręka ściskająca strzelbę nie mogłaby być chudsza, nawet gdyby był już tylko szkieletem. Stał tak pochylony, opierając się o swą broń. Jego wysoka sylwetka i masywne kości świadczyły o tym, iż był kiedyś silnym, pełnym wigoru mężczyzną, ale wyniszczona twarz i ubranie, zwisające niczym worek na jego wychudłym ciele, pozwalały się domyślić, dlaczego wygląda on jak słaby, wynędzniały starzec. Ten człowiek umierał. Umierał z głodu i pragnienia. Ostatkiem sił
Zszedł do wąwozu, a potem wspiął się na to niewielkie wzniesienie, łudząc się, że dojrzy gdzieś ślady wody. Ale jego oczom ukazała się tylko słona równina, a w dali pas dzikich, niedostępnych gór. Nigdzie nie było widać nawet śladu roślin czy drzew, mogących wskazywać na obecność choćby kropli wody. W całej tej rozległej scenerii nie było niczego, co dałoby mu choć cień nadziei. Zrozpaczony popatrzył na północ, wschód i zachód, uświadamiając sobie, że jego wędrówka dobiegła końca i że na tej jałowej skale przyjdzie mu umrzeć. Tutaj, czy w puchowej pościeli za 20 lat, co za różnica, westchnął, siadając w cieniu głazu. Nim usiadł, odłożył na ziemię swą bezużyteczną strzelbę i duże zawiniątko otulone szarym szalem, które dotychczas niósł przerzucone przez prawe ramię. Przy takim osłabieniu tobołek musiał być chyba dla niego zbyt ciężki, bo zdejmując upuścił go zbyt gwałtownie na ziemię. Szarego tobołka dobiegł najpierw cienki, rozżalony głosik, a potem wyłoniła się mała, wystraszona twarzyczka o błyszczących piwnych oczach i ukazały się dwie drobne, piegowate piąstki. To zabolało, oznajmił z wyrzutem dziecięcy głosik. Potłukłam się. Naprawdę? Zapytał mężczyzna ze skruszoną miną. Przepraszam, nie chciałem. Mówiąc to, odwinął szary szal i wydobył z zawiniątka śliczną, może 5-letnią dziewczynkę, której błyszczące buciki i ładna różowa sukienka z płóciennym fartuszkiem były dowodem matczynej troski. Dziecko było blade i wymizerowane, jednak pulchne rączki i nóżki świadczyły o tym, że nie wycierpiało tyle, co jej towarzysz. Już lepiej? Spytał z niepokojem w głosie, bo dziewczynka wciąż pocierała rozczochrane, złociste loki z tyłu głowy. Jak tu pocałujesz, to przestanie boleć. Odparła z powagą, podsuwając mu bolącą główkę. Mama tak robiła. Gdzie jest mama? Mama odeszła. Myślę, że niedługo ją zobaczysz. Jak to odeszła? Odparła dziewczynka. Dziwne. Nie pożegnała się ze mną. Prawie zawsze to robiła, nawet jak wychodziła tylko do cioci na herbatę, a teraz nie ma jej już 3 dni. Strasznie tu sucho, prawda? Nie ma tu wody? Ani nic do jedzenia? Nie ma, kochanie. Musisz zdobyć się jeszcze na odrobinę cierpliwości, a potem wszystko będzie dobrze. Oprzyj o mnie główkę, o tak, i zaraz poczujesz się lepiej. Trudno się rozmawia, kiedy w ustach jest sucho, ale chyba lepiej ci powiem, na czym stoimy. Co tam masz? Ojej, jakie śliczne! Zawołała radośnie dziewczynka, podnosząc 2 błyszczące kawałki miki. Jak wrócimy do domu, dam to mojemu braciszkowi Bobowi. Niedługo zobaczysz o wiele ładniejsze rzeczy, odparł mężczyzna z przekonaniem w głosie. Tylko jeszcze troszkę poczekaj, ale miałem ci coś powiedzieć. Pamiętasz, jak opuszczaliśmy rzekę? O tak, liczyliśmy wtedy na to, że wkrótce natrafimy na inną rzekę, ale coś poszło nie tak. Kompas się popsuł albo mieliśmy złą mapę czy coś takiego i nie znaleźliśmy jej. Skończyła nam się woda. Została tylko kropelka dla ciebie i... I nie mogłeś się umyć, przerwała mu z powagą dziewczynka, wpatrując się wielkimi oczyma w jego brudną twarz. Nie, ani się napić. Potem odszedł pan Bender, on pierwszy, a później Indianin, Pitt i pani McGregor i John Hones, a potem, kochanie, twoja mama. Czyli mama też nie żyje? Krzyknęła dziewczynka, chowając głowę w fartuszek i szlochając żałośnie. Tak, wszyscy odeszli oprócz ciebie i mnie. Wtedy pomyślałem, że jeśli pójdziemy w tę stronę, będziemy mieli szansę znaleźć wodę. Przerzuciłem cię przez ramię i tak razem wędrowaliśmy, ale nie wygląda na to, żeby nasza sytuacja się poprawiła. Teraz nie mamy prawie żadnych szans. To znaczy, że my też niedługo umrzemy? Spytało dziecko, przestając szlochać i unosząc swą mokrą od łez twarzyczkę. Chyba na to wychodzi. Czemu wcześniej mi tego nie powiedziałeś? Zapytała i roześmiała się radośnie. Ale mnie nastraszyłeś. Przecież jeśli umrzemy, znów spotkamy mamę. Tak, spotkasz ją, kochanie. I ty też. Opowiem jej, jaki byłeś dla mnie dobry. Założę się, że spotkamy ją przy bramie nieba. Przyniesie nam wielki dzban wody i mnóstwo gryczanych ciasteczek gorących i przypieczonych z obu stron, tak jak lubimy, Bob i ja. Ale kiedy to będzie? Nie wiem. Ale już niedługo.
Mężczyzna wpatrywał się w północny horyzont. Przed nim na niebieskim sklepieniu nieba pojawiły się trzy małe punkciki rosnące z każdą chwilą. Zbliżały się bardzo szybko. Po chwili zmieniły się w trzy wielkie brązowe ptaki. Zatoczyły krąg nad głowami dwójki wędrowców i usiadły na skałach powyżej. To były myszołowy, sępy zachodu, a ich pojawienie się zwykle zwiastowało śmierć. Koguciki i kurki, zawołała radośnie dziewczynka, wskazując rączką na złowróżbne ptaki i klaszcząc dłonie, żeby spłoszyć je i zmusić do lotu. Powiedz, czy to Bóg stworzył ten kraj? Oczywiście, że tak, odparł jej towarzysz, zaskoczony tym nieoczekiwanym pytaniem. Stworzył Illinois i Missouri, wyliczała dziewczynka, ale tę okolicę stworzył chyba ktoś inny. Nie udało mu się to za dobrze, zapomniał o wodzie i drzewach. Co powiesz na to, żeby się pomodlić? Spytał nieśmiało mężczyzna. Przecież jeszcze nie ma wieczoru, odparła. Nic nie szkodzi, może to nie najwłaściwsza pora, ale mówię ci, Bóg nie będzie miał nic przeciwko temu. Zmówisz te same modlitwy, które odmawiałaś co wieczór na wozie, kiedy jechaliśmy przez wielkie równiny. A czemu sam ich nie zmówisz? Spytała dziewczynka, patrząc na niego zdumionymi oczyma. Nie pamiętam, odparł. Kiedy ostatni raz się modliłem, byłem ze dwa razy mniejszy od tej strzelby, ale chyba nigdy nie jest za późno. Powiedz je na głos, a ja się do ciebie przyłączę. No to uklęknij, ja też uklęknę, powiedziała, rozkładając na ziemi szal. Złóż ręce, o tak, od razu dobrze się poczujesz. Gdyby na pustyni był ktoś jeszcze oprócz myszołowów, ujrzałby prawdziwy widok. Przedziwny. Na wąskim szalu klęczało obok siebie dwoje wędrowców, mała, szczebiocząca dziewczynka i zuchowaty, twardy łowca przygód. Jej pucołowata twarzyczka i jego chude, surowe oblicze zwracały się ku czystemu niebu w szczerym błaganiu skierowanym do napawającej lękiem najwyższej istocie. Stanęli z nią właśnie twarzą w twarz, a ich dwa głosy, jeden cienki i dźwięczny, a drugi niski i szorstki, połączyły się w prośbach o litość i przebaczenie. Gdy skończyli modlitwę, usiedli znowu w cieniu głazu i siedzieli tak, póki dziecko nie zasnęło wtulone w szeroką pierś swego opiekuna. Przez jakiś czas czuwał nad jej snem, wkrótce jednak prawa natury wzięły nad nim górę. Przez ostatnie 3 dni i 3 noce nie pozwolił sobie nawet na chwilę snu czy odpoczynku. Powieki zaczęły opadać mu powoli na zmęczone oczy, a głowa osuwała się coraz niżej na piersi. Wreszcie posiwiała broda mężczyzny dotknęła złotych loków jego towarzyszki i oboje zapadli w taki sam głęboki, pozbawiony marzeń sen. Gdyby wędrowiec nadal czuwał przez kolejne 30 minut, ujrzałby przedziwny widok. W dali na horyzoncie słonej równiny uniósł się w górę tuman kurzu, który z początku był niewielki, ledwo odróżnialny na tle mglistego horyzontu, stopniowo jednak powiększał się i wznosił coraz wyżej, aż wreszcie przemienił się w wyraźną chmurę. Chmura ta wciąż rosła, aż stało się jasnym, że mogło ją wzbić jedynie bardzo wiele poruszających się istot. W innych, bardziej urodzajnych rejonach obserwator doszedłby do wniosku, że oto zbliża się ku niemu jedno z tych wielkich stad bizonów pasących się na prerii. Jednak na tym suchym pustkowiu było to oczywiście niemożliwe. Gdy tuman kurzu zbliżył się do samotnego urwiska, na którym odpoczywało dwoje wędrowców, wyłoniły się z niego wozy kryte grubym płótnem i postacie uzbrojonych jeźdźców, a całe zjawisko okazało się olbrzymią karawaną zmierzającą na zachód. Cóż to była za karawana? Gdy jej czoło dotarło do podnóża gór, na horyzoncie wciąż jeszcze nie było widać jej końca. Przez bezkresną równinę przetaczał się rozproszony pochód wozów, jeźdźców i pieszych. Było wśród nich mnóstwo kobiet idących chwiejnym krokiem, przytłoczonych ciężarem bagaży, małe dzieci dreptały niepewnie obok wozów lub wystawiały głowy spod ich białych plandek. Najwyraźniej nie była to zwyczajna grupa imigrantów, lecz raczej jakiś koczowniczy lud, który ciężkie okoliczności zmusiły do szukania nowych terenów. W czystym powietrzu słychać było odgłosy przemarszu tej ogromnej rzeszy ludzi, a wtórowało jemu skrzypienie kół i rżenie koni. Choć karawana poruszała się głośno, hałas nie był dość silny, by obudzić dwoje znużonych podróżnych śpiących na wzgórzu.
Na czele kolumny jechało ponad 20 poważnie wyglądających mężczyzn o twardych, zahartowanych obliczach, odzianych w proste ubrania z samodziału i uzbrojonych w strzelby. Gdy dotarli do podnóża urwiska, zatrzymali się i odbyli krótką naradę. Studnie są na prawo, bracia, rzekł jeden z nich, gładko ogolony mężczyzna o zaciętych ustach i przyprószonych siwizną włosach. To na prawo od Sierra Blanco. W ten sposób dotrzemy do Rio Grande, powiedział inny. Nie lękajcie się, że zabraknie nam wody, zawołał trzeci. Ten, który potrafi sprawić, by popłynęła nawet ze skały, nie opuści teraz swego wybranego ludu. Amen, amen, odpowiedzieli wszyscy. Mieli właśnie ruszyć w dalszą podróż, gdy jeden z najmłodszych i obdarzonych najlepszym wzrokiem krzyknął i wskazał na coś, co dostrzegł na postrzępionym grzbiecie skalnym znajdującym się nad nimi. Na jego szczycie trzepotało coś różowego, rysując się ostro i wyraźnie na tle szarych skał. Ten widok sprawił, że wszyscy zaczęli wstrzymywać konie i wyciągać broń, a z tyłu przygalopowali kolejni jeźdźcy, aby wzmocnić przednią straż. Na ustach wszystkich słychać było jedno słowo – czerwonoskórzy. Tu nie może być Indian, stwierdził starszy mężczyzna, najwyraźniej ich przywódca. Mijaliśmy już ponysów, a nie napotkamy tu już innych plemion, dopóki nie przekroczymy tych wielkich gór. Pojadę naprzód i zobaczę, co to jest, bracie Stangerson, odezwał się jeden z mężczyzn. I ja, zawołało z tuzin innych głosów. Zostawcie konie na dole, poczekamy tu na was, odparł starszy. Młodzieńcy w jednej chwili zaskoczyli z koni, uwiązali je i zaczęli wspinać się po stromym stoku w stronę tego, co wzbudziło ich ciekawość. Posuwali się szybko i bezgłośnie, ze zręcznością i pewnością ruchów typową dla wytrawnych skautów. Ludzie obserwujący ich z równiny poniżej widzieli, jak przeskakują zwinnie ze skały na skałę, aż wreszcie ich sylwetki pojawiły się na szczycie, odcinając się wyraźnie na tle nieba. Prowadził ich młodzieniec, który jako pierwszy wszczął alarm. Nagle ci, którzy podążali za nim, zobaczyli, jak wyrzuca w górę ręce, jakby w ogromnym zdumieniu, jak gdy do niego dołączyli, zareagowali w ten sam sposób na widok tego, co ujrzeli. Na małym płaskowyżu stanowiącym zwieńczenie jałowego wzgórza stał samotny olbrzymi głaz, a tuż przy nim leżał wysoki mężczyzna o długiej brodzie i ostrych rysach. Był skrajnie wychudzony. Jego spokojna twarz i regularny oddech świadczyły o tym, że pogrążony był w głębokim śnie. Obok niego leżała mała dziewczynka, obejmując jego ogorzałą, żylastą szyję swoimi krągłymi, białymi ramionkami i wtulając złotowłosą główkę w jego piersi okrytą belwetową koszulą. Różowe usteczka były rozchylone, ukazując regularną linię śnieżnobiałych zębów, a dziecinne rysy rozjaśniał wesoły uśmiech. Pulchne białe nóżki odziane w białe skarpetki i eleganckie buciki z błyszczącymi sprzączkami stanowiły dziwny kontrast z długimi, wychudzonymi członkami jej towarzysza. Na skalnej półce nad tą dziwną parą siedziały nieruchomo trzy myszołowy, które na widok przybyszy wydały z siebie hałaśliwe wrzaski rozczarowania, po czym zawiedzione wzbiły się w powietrze. Krzyki tych wstrętnych ptaszysk obudziły dwoje śpiących, którzy ze zdumieniem zaczęli rozglądać się wokół. Mężczyzna chwiejnie podniósł się na nogi i spojrzał w dół na równinę, która była pusta, gdy zasypiał. Teraz przetaczały się przez nią ogromne masy ludzi i zwierząt. Gdy tak patrzył na jego twarzy, pojawił się wyraz niedowierzania, więc przetarł oczy swą kościstą dłonią. To chyba musi być to, co nazywają delirium, mruknął pod nosem. Dziecko stało przy nim, trzymając się rąbka jego koszuli i w milczeniu rozglądało się wokół zdumionym, pytającym wzrokiem. Ich wybawcom szybko udało się przekonać dwoje zagubionych, że to wcale nie jest iluzja. Jeden z nich chwycił małą dziewczynkę i posadził sobie na ramionach. Dwóch innych podparło jej wychudzonego towarzysza i pomogło mu zejść na dół do wąwozów. Nazywam się John Ferrier, wyjaśnił wędrowiec. Ja i ta mała to wszyscy z grupy 21 osób, którzy zostali przy życiu. Inni umarli z głodu i pragnienia na południe stąd. Czy to twoje dziecko? Spytał go któryś. Sądzę, że teraz już tak, odparł wyzywającym tonem. Jest moja, bo ją uratowałem. Nikt mi jej nie odbierze. O dziś będzie się nazywać Lucy Ferrier. A wy kim jesteście? Ciągnął dalej, przyglądając się z zaciekawieniem swoim krzepkim, opalonym wybawcom. Wygląda na to, że jest was bardzo dużo.
Prawie 10 tysięcy, rzekł jeden z młodzieńców. Jesteśmy prześladowanymi dziećmi bożymi, wybrańcami anioła Moroni. Nigdy o nim nie słyszałem, odparł wędrowiec, ale coś mi się wydaje, że wybrał sobie spory orszak. Nie kpij sobie z rzeczy świętych, odparł surowo ten drugi. Jesteśmy tymi, którzy wierzą w święte pisma, utrwalone znakami egipskimi na płytach skutego złota. A objawione świętemu Josephowi Smithowi w miejscowości Palmaria. Podróżujemy znowu w stanie Illinois, gdzie zbudowaliśmy swoją świątynię. Musieliśmy szukać ratunku przed ludzką nienawiścią i bezbożnikami, choćby nawet w samym sercu tej pustyni. Nazwa znowu najwyraźniej przypomniała o czymś Johnowi Ferrierowi. Rozumiem, powiedział, jesteście mormonami. Jesteśmy mormonami, odpowiedzieli jednogłośnie jego towarzysze. A dokąd zmierzacie? Nie wiemy. Prowadzi nas ręka boska w osobie naszego proroka. Musisz się przed nim stawić. Zadecyduje, jaki będzie twój los. Dotarli już do podnóża wzgórza. Otoczyły ich tłumy pielgrzymów, bladych kobiet o potulnych twarzach, silnych, roześmianych dzieci i niespokojnych mężczyzn o surowych spojrzeniach. Słychać było liczne krzyki zdumienia i współczucia, gdy ludzie ujrzeli młodość jednej z nowo przybyłych i opłakany stan drugiego. Ich eskorta jednak się nie zatrzymała i posuwała się naprzód, a za nią podążał wielki tłum mormonów. W ten sposób dotarli do wąwozu najbardziej wyróżniającego się rozmiarami oraz bogactwem ozdób. Zaprzężonych do niego było 6 koni, podczas gdy inne wozy ciągnęły 2 lub co najmniej 4 konie. Obok woźnicy siedział człowiek, który miał nie więcej niż 30 lat, lecz jego kształtna głowa oraz dumny i zdecydowany wyraz twarzy świadczyły o tym, iż był ich przywódcą. Czytał jakąś księgę w brązowej oprawie, jednak gdy tłum się zbliżył, odłożył ją na bok i uważnie wysłuchał relacji z całego wydarzenia. Następnie zwrócił się do dwójki wędrowców. Jeśli was ze sobą zabierzemy, rzekł uroczyście, to tylko jako wyznawców naszej wiary. Nie chcemy mieć wilków w naszym stadzie. Będzie o wiele lepiej, jeśli nasze kości zbieleją na tym pustkowiu, niż gdybyście się mieli okazać zaczątkiem zgnilizny, od której miałby się zepsuć cały owoc. Pójdziecie z nami na tych warunkach? Pójdziemy z wami na każdych warunkach, odpowiedział tak dobitnie Ferrier, że nawet poważni członkowie starszyzny nie potrafili powstrzymać uśmiechu, tylko twarz ich przywódcy zachowała surowy, budzący respekt wyraz. Przyjmij go, bracie, Stangerson, powiedział. Daj mu jeść i pić, dziecku też. Twoim zadaniem będzie nauczyć go naszej świętej wiary, ale już zbyt długo tu zwlekamy. Ruszajmy naprzód, do Syjonu. Do Syjonu, do Syjonu, krzyknął tłum mormonów, a słowa te niczym fale przebiegły przez długą karawanę, przekazywane z ust do ust, aż w końcu przeszły w głuchy szmer gdzieś w oddali. Dźwiękiem strzelających batów i skrzypiących kół ogromne wozy ruszyły z miejsca i wkrótce cała karawana znów wiła się pełznąc przez pustkowie. Starszy, którego pieczy powierzono dwoje podróżnych, zaprowadził ich do swojego wozu, gdzie czekał już na nich posiłek. Zostańcie tutaj, powiedział. Za parę dni dojdziecie do siebie po przebytych trudach. Tymczasem zapamiętajcie sobie, że od teraz i na zawsze jesteście wyznawcami naszej religii. Tak powiedział Brigham Young, a on przemawia głosem Josepha Smitha, który jest głosem Boga.